Cała 19 to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Może pan wpisać datę, jaką pan chce, byleby pan złożył dzisiaj ten dokument. Żeby nie było całej tam zadymy, no to jest potrzebna formalna rezygnacja. Taśmy ministra i szantaż wobec rektora. Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego domagał się od niego rezygnacji. To są gangsterskie chwyty, które w normalnym kraju dziś już skończyłyby się dawno dymisją. Po prostu ludziom, Polakom zaczyna brakować pieniędzy. Jak konsumenci nie korzystają ze swoich pieniędzy, to wtedy wszyscy mamy kłopoty. Gwałtowny spadek sprzedaży detalicznej martwi ekonomistów. Według minister klimatu to nawet dobrze. Mam do czynienia z chaosem, brakiem spójności w ramach obozu rządzącego. Republika ma ambicje, żeby być najnowocześniejszą telewizją w Polsce. Tylko Republika pokazuje Państwu rzeczywistość taką, jaka ona jest. Ogromnie Państwu dziękujemy. To dzięki Państwu istniejemy i dzięki Państwu się rozwijamy. Portal niezależna.pl dotarł do nagrania rozmowy, która odbyła się w Ministerstwie Nauki 19 lutego. Z taśm wynika, że minister Wieczorek i dyrektor z jego resortu, Marcin Czaja, szantażowali ówczesnego rektora publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu, Bogusława Kopka, aby ten podał się do natychmiastowej dymisji, inaczej resort zamknąłby uczelnię. Nie brak opinii, że takie zachowanie ministra to prawie gotowy scenariusz na film gangsterski albo opowieść o mafii. Bardzo późnym popołudniem, a nawet już wieczorem, pojawiło się oświadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma ono około 3 stron. I przeczytam oczywiście maleńki fragment. Cytat. Rozmowa została nagrana, jej fragmenty wyrwane z kontekstu, opublikowane na portalu niezależna.pl. Wszystko wskazuje na to, że była to prowokacja, która miała na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej i dziennikarzy. Publiczna zawodowa uczelnia w Grudziądzu, powołana rok temu przez ministra Czarnka, która między innymi współpracuje z Wojskiem Polskim, przeszła trzęsienie ziemi. W lutym tego roku z dnia na dzień minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek odwołał jej rektora Bogusława Kopkę. Rozmowa z naukowcem była prowadzona w iście gangsterskim stylu. No dobra, drodzy Państwo, rozumiem, że wizje są i trzeba je realizować. Tak, to teraz tak. Trzeba to technicznie wszystko przeprowadzić. Znaczy, żeby nie było całej tam zadymy, no to jest potrzebna formalna rezygnacja. No jest potrzebna, tak. W związku z tym od razu ja poproszę pana dyrektora Czaja, żeby to pozałatwiać. No to jeżeli chcecie to robić i mamy z tym dążyć, to musimy już teraz to wszystko załatwić. Już nie ma ani jednego dnia opóźnienia, bo to już jest luty, to już nie ma czasu. W związku z czym generalnie rozumiem, że się dogadaliście, czyli jest tutaj jakieś tam zobowiązanie. Rozumiem to, co pan profesor mówi, jeżeli chodzi o ten zespół, ten dramatyk, zresztą ten będzie ten nowy rektor, więc on tam raczej pozytywnie nastawiony, więc tutaj nie powinien być żadne takie rzeczy. No i trzeba już w tym ruszać, tak? No ja mogę powiedzieć tak, że muszę się jeszcze z pracownikami pożegnać, więc ja bym w formie ePUAP-u po prostu tą rezygnację z panem ministrem... Czy wolałbym dzisiaj od razu, żebyśmy to zrobili? Najbliżej datę może pan to... Ja wolałbym jutro to zrobić, panie ministrze. Co znaczące, minister nie chciał czekać ani jednego dnia na dymisję rektora. W szantażu Dariuszowi Wieczorkowi pomagał dyrektor jednego z departamentów w jego resorcie, Marcin Czaja. To jest igranie z ogniem. Jeżeli coś się stanie jutro takiego, że generalnie pan tej rezygnacji nie składa, to my będziemy musieli inaczej podejść do tej szkoły. No tak. Więc jeżeli panu zależy, żeby ta szkoła była, to ja... Tej uczelni nie będzie po prostu, panie przewodniczący. To jasno powiedzieć, tej uczelni nie będzie, bo jej nie będzie. No, jej nie będzie. Takie zabawne decyzje. Ta decyzja już jest. W związku z czym... To nie jest to, że my tam straszymy pana, to nie o to chodzi. Nie, absolutnie, to jest kwestia po prostu zlikwidowania. To jest uczelnia, która jest w fazie organizacji, nie ma studentów, to jest... Wszystkie dokumenty mamy przygotowane, więc... I likwidator chodzi. No ja myślę, że trzeba po prostu to wszystko na spokojnie, bo jeżeli już mówimy o likwidatorze, no to jest to dosyć poważna sprawa, bo
przed chwilą mówiliśmy o sytuacji, w której no, o rozwoju uczelni, tak? Więc... W sytuacji, jeżeli pan nie złoży, ja pozwolę sobie, panie ministrze, proszę pan, bardzo, powiedzenie pan bardzo jeżeli jasno, pan nie złoży rezygnacji, to na poziomie ministerstwa nastąpi likwidacja uczelni. Ministerstwo odpowiada, że powyższe nagrania są wyrwane z kontekstu, a rektor miał nie dopełniać swoich obowiązków. Zdaniem komentatorów ujawnione taśmy pokazują, jak w soczewce sposób przejmowania kolejnych państwowych instytucji przez ekipę rządzącą. Ministerstwo sugeruje fałszowanie dokumentu, że może pan wpisać datę, jaką pan chce, byleby pan złożył dzisiaj ten dokument. Odwołany w skandaliczny sposób rektor Bogusław Kopka napisał do premiera Donalda Tuska list z prośbą o reakcję. Proszę o zwrócenie przez pana premiera uwagi panu ministrowi na niestosowne zachowanie oraz na łamanie przez pana ministra nauki i szkolnictwa wyższego dobrych obyczajów akademickich, ich psucie. Mam nadzieję, że minister nie będzie mniej uczelni karał za swój sprzeciw wobec wyżej wymienionych działań. Jednak oczywiście żadnej reakcji ze strony rządu nie było. To są gangsterskie chwyty, które w normalnym kraju dziś już skończyłyby się dawno dymisją i tej dymisji żądam od pana Tuska, wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, którzy byli autorami tych słów. Tło tej nagłej decyzji cały czas nie jest znane, jednak sposób, w jaki rektor Kopka został odsunięty od obowiązków, kojarzy się raczej z porachunkami gangsterskimi niż z Ministerstwem Nauki. Paweł Błoch, Republika. Dwa niepodpisane projekty opinii prawnych, a więc z prawnego punktu widzenia bez wartości, posłużyły do nielegalnego, pokazowego aresztowania posła z immunitetem Marcina Romanowskiego. Oba projekty na polityczne zamówienie. Sąd wypunktował brak ich wartości prawnej, ale tak właśnie działa praworządność w Polsce. Czy da się rządzić opiniami, projektami, uchwałami, a nawet dekretami? W państwie, w którym przestrzegane jest prawo i konstytucja, nie. Ale w państwie, gdzie stosuje się prawo tak, jak rządzący je rozumieją, już tak. Adrian Borecki. Ministerstwo Sprawiedliwości, niezależnie od prac analitycznych prowadzonych przez prokuraturę, zleciło przygotowanie dwóch opinii prawnych w tym zakresie. Chodzi dokładnie o te dwie opinie, na tak naprawdę projekty opinii prawnych, bo na jednym nie ma w ogóle daty, a na obydwu nie ma podpisu osób, które je przygotowały. I właśnie to wypunktował sąd, który nie zgodził się na tymczasowy areszt dla posła Marcina Romanowskiego, uznając jego immunitet jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zdaniem sędzi Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa dokumenty dostarczone przez nielegalną prokuraturę w tych okolicznościach nie miały żadnej wartości, ujawnia Rzeczpospolita. Sęk w tym, że prokuratura w momencie zatrzymania i również kierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie wprowadziła opinię publiczną w błąd. Nie dysponowała żadnymi opiniami w tej sprawie. Jedyne, co przedstawiła do sądu, to były projekty opinii, które w ogóle nie miały waloru opinii. A to kolejny przykład łamania prawa przez Bodnarowców. Czy to jest sabotaż wobec Adama Bodnara? Raczej nie, należy to wykluczyć, więc to jest może raczej akt rozpaczy, bo szef kazał, autorzy nie chcieli mieć swoich ewidentnie politycznych i ekstremalnie naciąganych opinii, nie chcieli ich podpisać. Więc zaryzykowali, licząc, że trafią na swojego sędziego. Także ta ostatnia wersja jest najbardziej prawdopodobna. Bo jak przyznał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, obie opinie w pełni potwierdziły stanowisko prokuratury. To te dwa niepodpisane projekty opinii prawnych, a więc z prawnego punktu widzenia bez wartości, posłużyły do nielegalnego, pokazowego aresztowania posła z immunitetem. Warto zauważyć, że oba projekty opinii były na polityczne zamówienie, dlatego nie zaskakuje, że były zgodne z linią nielegalnej prokuratury. Dokumenty od prawników zlecić miał Arkadiusz Myrcha. Autorzy tych dokumentów otrzymać mieli łącznie 10 tysięcy złotych. Próbowaliśmy zdobyć komentarz nielegalnej prokuratury krajowej, ale rzecznik przebywa aktualnie na zwolnieniu lekarskim. Krótki komentarz zdobyła Rzeczpospolita. Wskazane dokumenty znajdujące się w aktach sprawy są obecnie podpisane. Słowo obecnie jest tutaj kluczowe, bo w momencie pokazówki Bodnarowców opinie, na które powoływał się Bodnar i Korneluk, nie były opiniami, co zauważył sąd. Znam ich treść, ale nie osoby, które sporządzały fizycznie tę opinię. Jedna z autorek projektu opinii, dr Joanna Juchniewicz, tłumaczy się tak.
Opinia z dnia 8 lipca 2024 roku przesłana została w formacie bez mojego fizycznego podpisu na adres mailowy wskazany w umowie. Taki sposób przekazania opinii, ustalony w rozmowie z pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, wynikał z faktu, że od 6 lipca przebywałam w miejscu, w którym nie miałam fizycznej możliwości wydrukowania i zeskanowania przygotowanej przeze mnie opinii. Tylko było to możliwe. Przesłałam do Ministerstwa Sprawiedliwości odręcznie podpisaną opinię. Wydaje mi się, że mogło to być w końcówce sierpnia lub na początku września. Czyli jak wskazuje obrońca Marcina Romanowskiego, Juchniewicz złamała prawo, bo na dokumencie widnieje data 8 lipca, a podpisany był na przełomie sierpnia i września. Poświadczyła w tym dokumencie nieprawdziwą chociażby datę sporządzenia opinii, no bo jedna z tych opinii zawierała datę 8 lipca, druga w ogóle daty nie miała. Więc no, to pokazuje, że pewne, że doszło do bezprawnego pozbawienia wolności człowieka i jednocześnie nawet nie starając się o posiadanie dokumentów, które mogłyby stanowić podstawę do takich działań. No i to jest po prostu skandal nieprawdopodobny. Z kolei autor drugiego projektu opinii, profesor Andrzej Jackiewicz, na pytania o dokument nie odpowiedział. W nim zabrakło i daty, i podpisu. Ci ludzie mają świadomość jakby bezprawności ich działań oraz to, że kiedyś ktoś się ich o to zapyta. Jak nie prokuratura, to być może jakaś komisja dyscyplinarna na uniwersytecie o to, dlaczego wydawali, czy wydali decyzje, opinie, które skutkowały de facto łamaniem prawa, na które się później powoływała czy podpierała tymi opiniami prokuratura. Stąd zawiadomienia do prokuratury okręgowej na działania bodnarowców, ale w tym przypadku śledczy się nie spieszą. Od lipca tego roku zawiadomienie do prokuratury, które zostało w imieniu pana Marcina Romanowskiego złożone, zarówno na działanie samych prokuratorów, prokuratora generalnego Adama Bodnara, Dariusza Korneluka, Arkadiusza Myrchy chociażby, czy również tych autorów opinii, nie zostało rozpoznane. I tyle zostało z przywracania tak zwanej praworządności. Adrian Borecki, Republika. Na wiaduktach i mostach w Warszawie pojawiły się banery uwolnić księdza Michała. Duchowny oraz dwie urzędniczki przebywają w areszcie już od 7 miesięcy, choć w sprawie nie ma nowych dowodów, a wszystkie dokumenty są w rękach śledczych od dawna. Areszt zatrzymanych wciąż jest przedburzany. Protesty ludzi przed zakładami karnymi, gdzie przebywają osadzeni, nie ustają. Aleksandra Gołda. Nie zabijajcie księdza! Wzburzenie społeczne narasta, a rozwieszenie banerów ma zwrócić uwagę na sprawę duchownego i urzędniczek przetrzymywanych w areszcie od miesięcy. Wiele osób uważa, że to polityczna zemsta, a działania wymiaru sprawiedliwości przekraczają wszelkie granice prawa. Ta sprawa to jest cały szereg błędów natury proceduralnej, natomiast w tle pojawia się kwestia typowej zemsty o charakterze politycznym. Ta sprawa ma charakter polityczny i te osoby są więźniami politycznymi. Ksiądz Olszewski przebywa w areszcie wydobywczym w związku z rzekomymi nieścisłościami w statucie Fundacji Profeto, która otrzymała środki z Funduszu Sprawiedliwości na budowę ośrodka dla ofiar przemocy. Wczoraj w obronie duchownego i urzędniczek pod Prokuraturą Krajową protestowali członkowie Stowarzyszenia Wolni Polacy, rozwieszając banery uwolnić księdza Michała. Początkowo przygotowaliśmy kilkadziesiąt banerów, które od razu zostały rozwieszone. Natomiast akcja rzeczywiście rezonuje w społeczeństwie, cieszy się dużą popularnością, więc będziemy przygotowywali własnym sumptem za własne środki więcej tych banerów i każdy będzie mógł odebrać. Ogłosimy, myślę, że także na łamach tutaj za pośrednictwem Telewizji Republika, gdzie można te banery odebrać. Banery to symbol walki o prawa i wyraz sprzeciwu wobec nadużyć władzy. Taką grafikę można również pobrać samodzielnie ze strony internetowej klubów Gazety Polskiej. Protesty w obronie księdza Michała i dwóch urzędniczek przybierają różne formy. 10 dni temu głodówkę rozpoczął Jan Karandziej. To jest ewidentnie walka z Kościołem, a jednocześnie z suwerennością Polski. Narzucenie postępowania niezgodnie z prawem, nie liczenie się ani z opinią publiczną, ani z prawem. No jest to atak na jakiś. Na niepodległość. Ksiądz Olszewski oraz dwie urzędniczki usłyszeli wczoraj nowe zarzuty, które zdaniem ich obrońców mają na celu przedłużenie aresztu. Dostawiono sztucznie zarzuty przywłaszczenia. Są to zarzuty kuriozalne, bo proszę państwa, przecież Profeto otrzymało dotację na zbudowanie budynku. No i ten budynek stoi. Tu nie ma przywłaszczenia środków. Znaczy wniosek dotyczył realizacji X i ta X powstało.
Nie ma sytuacji, że przeznaczono to na jakieś inne cele, które nie były objęte tym wnioskiem. Sąd apelacyjny, który będzie rozstrzygał o areszcie dla księdza Michała Olszewskiego oraz dwóch urzędniczek, zbierze się jutro przed południem. Aleksandra Gołda, Republika. Fala powodziowa już dawno opadła, ale wraz z nią nie zniknęły problemy tysięcy ludzi poszkodowanych w żywiole. Mieszkańcy zalanych terenów ścigają się z czasem, żeby przygotować swoje zniszczone domostwa na zimę. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że zaledwie, uwaga, 59 rodzin otrzymało obiecane wsparcie do 200 tysięcy złotych na odbudowę budynków. To naprawdę niewiele, bardzo niewiele. Maciej Struk. Już ponad miesiąc minął od dramatycznej powodzi, która zdewastowała szereg miejscowości, głównie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Mieszkańcy podtopionych terenów tytaniczną pracą próbują odbudować swoje domy. Już troszeczkę wraca do normy, no ale jak to mówią, jeszcze długa droga przed tym wszystkim, co się stało, żeby to wszystko tak naprawdę wróciło do normy i ludzie, którzy zostali zalani przez rzekę, mogli normalnie mieszkać. Jednak oddolne zaangażowanie mieszkańców i wolontariuszy to za mało, by przywrócić do życia zrujnowane miejscowości. W żywiole tysiące ludzi potraciło to, na co pracowali całe życie. Domy, dobytek, a także miejsca pracy. Rząd obiecał finansowo wesprzeć powodzian. Jak w rzeczywistości wygląda wsparcie? Na chwilę obecną były wypłaty w tych najniższych progach kwotowych wypłacane. Mieszkańcy otrzymali kwoty 2 tysiące, niektórzy mieszkańcy otrzymali kwoty po 8 tysięcy, jednak na te celowe, duże potrzeby, które pozwolą doprowadzić mieszkania, domostwa, firmy do stanu sprzed powodzi, no jeszcze takich wpłat nie odnotowaliśmy. Portal Niezależna zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z pytaniem o skalę pomocy udzielonej powodzianom. Okazuje się, że i tym razem z dużej chmury obietnic złożonych przez Donalda Tuska spadł bardzo mały deszcz. Według stanu na 23 października bieżącego roku zasiłek do 200 tysięcy złotych został wypłacony w kwocie ponad 2 milionów 600 tysięcy złotych dla 59 rodzin. Wnioski na zasiłki do 100 tysięcy złotych spływają i są rozpatrywane. Przewidujemy, że proces wypłat ruszy lawinowo w najbliższych dniach. Oznacza to, że zaledwie 59 rodzin otrzymało środki na odbudowę domu. Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, liczba ta jest dramatycznie mała. Prawdopodobna liczba gospodarstw domowych, która czeka na te pieniądze, to jest około 14 tysięcy gospodarstw domowych, które oczekuje, że rząd Donalda Tuska w końcu przeleje środki na odbudowę. Ministerstwo tłumaczy, że pracownicy ośrodków pomocy społecznej na bieżąco rozpatrują wnioski o wsparcie. Wnioski o wypłatę są nadal na bieżąco przyjmowane. Każdy wniosek musi być przez pracownika OPS odpowiednio zweryfikowany, po to, aby pomoc trafiła do osób poszkodowanych. Pracownicy OPS-ów pracują bardzo ciężko i ponadnormatywnie od samego początku powodzi, niejednokrotnie samymi będąc jej ofiarami. W takim tempie trudno liczyć na to, że potrzebna pomoc dotrze do potrzebujących na czas. Idzie zima, ludzie potracili domy, firmy, pola. I nawet nie wiedzą, czy mogą wydawać środki na remont, na malowanie ścian, po to, żeby rozdrożyło wysłać przed zimą. Prawo i Sprawiedliwość winą za zaistniałą sytuację obarcza rząd. Sam fakt, że wciąż jeszcze nie wsparto tak, jak należy ofiar powodzi, jest sprawą, która świadczy o indolencji rządzących. Wnioski o wsparcie finansowe na odbudowę domu lub mieszkania można składać do 15 marca przyszłego roku. Maciej Strug, Republika. Jeszcze niedawno chciała dawać nisko oprocentowane pożyczki ludziom, którzy w czasie powodzi stracili majątek całego życia. Teraz szokuje wypowiedziami po katastroficznie niskich wynikach GUS-u dotyczących sprzedaży detalicznej we wrześniu. Co mówi? Otóż mówi, że to dobrze, bo Polacy kupują mniej tekstyliów, a to przecież jest dobre dla klimatu. O kim mowa? To minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska z Polski 2050 Szymona Hołowni. Radosław Jankiewicz. Według Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna, czyli poziom konsumpcji Polaków, we wrześniu w ujęciu rocznym spadła o rekordowe 3%, ale w kategorii tekstylia, odzież, obuwie spadła aż o 12,5%. Konsumpcja to podstawowy silnik od paru lat polskiej gospodarki. Jak konsumenci nie korzystają ze swoich pieniędzy albo słabo z nich korzystają, to wtedy wszyscy mamy kłopoty.
Na temat fatalnych wyników konsumpcji wewnętrznej we wrześniu wypowiedziała się szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska z Polski 2050 Szymona Hołowni. Spadają głównie nie rzeczy pierwszej potrzeby, tylko raczej takie, bez których czasami możemy się... Czyli tekstylia, obyć. Odzież, obuwie. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mniej tego typu rzeczy kupować, bo to jednak powoduje emisję. Kwestia spadków, jeśli chodzi o handel detaliczny, no, oznacza, że po prostu ludziom, Polakom zaczyna brakować pieniędzy i to się odbije na polskiej gospodarce, to się już odbija na portfelach naszych obywateli. Co ciekawe, wygląda na to, że mimo, że minister w rekordowym spadku wskaźnika polskiej konsumpcji najwyraźniej nie widzi problemu, to część koalicjantów już tak. Ja myślę, że Polacy chcieliby być wystarczająco dobrze sytuowani, żeby mogli sobie pozwolić na kupować co chcą. Niezależnie od tego, czy to jest dobre dla klimatu, czy nie. Na pewno jest to jakaś tam wypowiedź niezręczna, ale po pracy, po efektach będziemy dopiero oceniać panią minister. Sama minister klimatu w jednym z serwisów społecznościowych tłumaczyła, o co tak naprawdę jej chodziło. Jako ministra klimatu i środowiska zwracam uwagę na to, że według wyliczeń do wyprodukowania przeciętnej bawełnianej koszulki potrzeba 2700 litrów wody. To ilość, która wystarczyłaby jednej osobie na 2,5 roku. Niestety, konsumpcjonizm jest zły dla klimatu, dobry dla gospodarki, której trendy musi obserwować rząd, bo ona odzwierciedla też nastroje społeczne. Bo po przeliczeniu rachunków minister oznacza to, że każdy z Polaków przez 2 lata miałby używać niecałe 2 litry wody dziennie. Te 2700 litrów wody albo i jeszcze kolejne dziesiątki tysięcy litrów wody pozwalają jej się utrzymywać. To wystawia najlepszą recenzję rządowi Donalda Tuska, najlepszą w sensie merytorycznym, bo ta recenzja jest po prostu fatalna dla niego, jeśli takich ludzi zatrudnia. Na szczęście Paulina Henik-Kloska wciąż ma oparcie w swoim mateczniku, także wśród tuzów polskiej ekonomii. Wie pan co, nie znam struktury sprzedaży detalicznej za ostatni miesiąc. Ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, jeżeli jest spadek tekstyliów. Okay. Ona właśnie reprezentuje interesy brukselskiej unijnej oligarchii. Jestem pełnomocnikiem do spraw walki o klimat, czyli tak naprawdę pełnomocnikiem Unii do spraw obniżania poziomu życia Polaków i wpędzania Polaków w biedę. Paulina Henik-Kloska podczas niedawnej powodzi w południowej Polsce wsławiła się propozycją nisko oprocentowanych kredytów dla poszkodowanych, którzy w katastrofie stracili wszystko. Wtedy też koalicja wszystko jej wybaczyła. Pani Henik-Kloska, to nie jest już tak duże obciążenie dla koalicji? Nie. Jakie duże? No duże, no. Chciała dawać kredyty powodzianom. Ale jeszcze raz, ale nie chciała, tylko nie ma tego tematu. Później, pod koniec września, Henik-Kloska zagłosowała przeciw skróceniu terminu rozpatrywania rządowego projektu specustawy powodziowej. Tak by mogła ona być rozpatrywana na trwającym wówczas posiedzeniu Sejmu. Wtedy tłumaczyła. Oczywiście to zwykła omyłka. Oświat, byłam pewna. Dlatego pytanie o to, czy szefowa resortu klimatu nie jest obciążeniem dla uśmiechniętej koalicji, wydaje się być jak najbardziej na miejscu. Minister Henik-Kloska, czy ona jest obciążeniem dla koalicji? Sprawdzę, to potem mogę skończyć. Nie komentuję, bo nie chcę być... nie jest obciążeniem dla Platformy, dla nie koalicji? Słyszałam wypowiedzi pani minister. Jak sprawdzę, to sam wtedy mogę komentować. Dziękuję panu bardzo. Wygląda na to, że niezależnie od tego, co powiedziała, czy powie szefowa resortu klimatu, jej miejsce w rządzie jest bezpieczne. Mamy takie odczucie, że mamy do czynienia z chaosem, brakiem spójności w ramach obozu rządzącego, co wynika właśnie z tego, że składa się on z... 3 elementów, które trudno ze sobą pogodzić, a trzeba pogodzić, bo inaczej by tej koalicji nie było. Paulina Henik-Kloska, jedna z podpór rządu koalicji 13 grudnia, to przykład zobowiązania, z którego Donald Tusk na razie nie może się wycofać. Radosław Jankiewicz, Republika. Oglądają państwo program dzisiaj, czyli Prawdziwe Polskie Wiadomości, o to, co jeszcze przed nami w programie. Czy w sprawie nielegalnych imigrantów premier gra w grę pozorów? Jak odpowiedzialnie przygotować się do wyprawy w góry? No choć nie znamy jeszcze w zasadzie nazwisk kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to w mediach i politycznych kuluarach ruszyła giełda nazwisk. I tak oto mamy najnowszy sondaż poparcia ewentualnych kandydatów przeprowadzony przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Prezentuje się dość ciekawie.
Gdyby wybory na urząd prezydenta odbywały się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów, bo 26% uzyskałby Karol Nawrocki. Na drugim miejscu Radosław Sikorski, który może liczyć na 25,5% głosów. Dalej Szymon Hołownia, który może liczyć na nieco ponad 15% poparcie. Sławomir Mentzen uzyskałby 13%, a Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mogłaby liczyć na 8,5% głosów. Prawie 12% badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Temat nielegalnej migracji rozpala polską opinię publiczną już od lat. Destabilizacja wschodniej granicy to element wojny hybrydowej Putina i Łukaszenki, którzy z nieukrywaną satysfakcją przyglądali się zajadłym atakom na działania rządu Zjednoczonej Prawicy, których celem było ograniczenie zagrożenia dla polskich obywateli. Polscy strażnicy graniczni przez ówczesną opozycję na czele z Donaldem Tuskiem byli sprowadzeni do pozycji dzikich bestii, a film Agnieszki Holland, Zielona Granica, miał odebrać godność i człowieczeństwo tym, którzy służą na granicy, chroniąc Polaków. Dziś Tusk po objęciu władzy wciela się w nową rolę. Obrońcy polskich granic. Już nie przeszkadza mu mur wybudowany przez poprzedników, a nowa narracja zakłada konfrontację z przyjaciółmi. Tuska pozornie nie rozumie lewica. Szef Uśmiechniętej Polski otrzymuje pozorne ostrzeżenia od Agnieszki Holland. Słowo pozór to słowo klucz w tym przedstawieniu. Przedstawieniu dla naiwnych. Michał Solarz. Jeśli szukać przewrotności najwyższych lotów, to chyba tylko w polityce. Absolutnym cesarzem w odwracaniu kota ogonem, i to do potęgi, zdaje się być Donald Tusk, który zaczął główkować, co zrobić, żeby politycznie rozegrać kwestię nielegalnych imigrantów. Myślał, myślał i wymyślił. Ogłosił wszem i wobec podczas swojej konwencji, że czasowo zawiesi prawo do azylu. Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. I będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji. Powstał szum medialny i galimatias nie z tej ziemi, bo na Tuska rzucili się lewicowi działacze, pokazując, że nielegalnych imigrantów będą bronili przed Tuskiem do upadłego. Jesteśmy bardzo daleko posunięci w tym momencie w takiej strategii, przynajmniej na szczęście i oby to się nigdy nie wydarzyło, odstraszania, więc nie rozumiem, czemu mielibyśmy jeszcze tutaj ograniczać prawa człowieka. To jest pójście w poprzek absolutnie wszystkim podstawowym wartościom, na których ufundowana jest polska konstytucja, na której ufundowana jest Unia Europejska. A to pokazuje szefa rządu w jakże nowym, niby odpowiedzialnym i niezależnym od lewicowych nacisków kadrze, w absolutnej kontrze do nie tak dawnych słów. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w imigrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Które potwierdzały jedynie te z 2017 roku, kiedy Tusk występował przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy na europejskich forach. Jeśli rząd polski będzie właściwie jako jeden z dwóch, trzech w Europie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Tusk, przyjmując nową strategię, w świetle krytyki lewicy jawi się jako wódz roztropny, który dba przede wszystkim o spokój i bezpieczeństwo polskich obywateli. Na pomoc Tuskowi w utrwalaniu wizerunku przemienionego przywódcy pospieszyła nawet światowej sławy reżyserka Agnieszka Holland, która starannie przygotowała i wyreżyserowała przedstawienie, w którym obsadziła w roli głównej samą siebie, babcię Kasię, która już zasługuje przynajmniej na Oscara, i koleżanki z hejterskich organizacji. Zorganizowała Tuskowi przed oknami pikietę z przemowami i hasłami na kartonach. Czując aktorstwo jak mało kto, świetnie zagrała zdradzoną przez swojego ukochanego premiera. Kłamstwo, rozczarowanie. Reżyserka jak na specjalistkę od magii emocji przystało. Chce nas przekonać, że Tusk już nie myśli jak przed laty. To były tylko pozory, że to, co politycy dzisiejszej władzy nam mówili, kiedy byli w opozycji, to były tylko pozory. To był pewien taki chwyt. Pani Holland może opuścić kurtynę. Przedstawienie zakończone. Tusk już szykuje centra integracji dla cudzoziemców. Ma ich być 49. Jedni na akcję Tusk w nowej odsłonie się nabrali, inni niekoniecznie, bowiem diagnoza nadeszła szybko. Polityka migracyjna po nowemu to bajka,
która ma zmienić wizerunek wodza, twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo zagrożenie jest teraz gdzie indziej. Dziś problemem jest to, że Niemcy podrzucają do Polski nielegalnych migrantów, którzy wpłynęli do Europy z południa. Jeżeli chodzi o wschodnią granicę, Prawo i Sprawiedliwość zabezpieczyło wschodnią granicę. Co robił poseł Starczewski, poseł Szczerba, poseł Joński? Biegali z niby pomocą w workach na śmieci i spieszyli jako dostawcy czegoś na kształt pizzy. Prawdopodobnie w nadziei, że załapią się w kadry filmu Zielona granica pani Holland, która nieustająco swojego dzieła i zawartych w nim tez broni. Proszę się rozebrać do naga. Wstyd mi, jeżeli polscy funkcjonariusze Straży Granicznej torturują niewinnych ludzi. Ma pani jakieś dowody na to? Tak, jest mnóstwo dowodów na to. No więc na koniec drobne zestawienie. Wersja pani Holland. Help, help! Straż Graniczna! Weźmiemy turystów, to przygotujcie paczkarnię. Kontra rzeczywistość. Michał Solarz, Republika. Koalicja Obywatelska uderza w prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gdańscy radni chcą rozpocząć proces zmiany nazwy ulicy, której patronem jest właśnie prezydent Kaczyński. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też antykomunistyczni działacze mówią, że taka decyzja zwiększy podziały w społeczeństwie i przypominają dziedzictwo polityczne prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dlaczego prezydent Polski nie zasługuje na swoją ulicę w Gdańsku, z którym tak bardzo był związany? W Gdańsku był dziś Kamil Nieradka. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, a później czas na państwa bałtyckie. A później może czas i na mój kraj, Polskę, mówił prezydent Lech Kaczyński na wiecu w Tbilisi po tym, jak Rosja napadła na Gruzję. Prezydent, który jest patronem właśnie tej ulicy w Gdańsku i nie wszystkim się to podoba, a konkretnie nie podoba się to radnym Platformy Obywatelskiej, którzy zainicjowali pierwszy krok do zmiany nazwy tej ulicy. Prawo i Sprawiedliwość, a także legendy Solidarności z Gdańska mówią o tym, aby zachować tę ulicę i aby zachować dziedzictwo prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więcej na ten temat w materiale Aleksandry Prorok. Radni Prawa i Sprawiedliwości, a także działacze Solidarności walczą, by Gdańsk nadal miał ulicę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Widzimy tutaj wyraźnie, że jest to tylko i wyłącznie zlecenie polityczne. Jest to zlecenie polityczne na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który jako człowiek związany z Gdańskiem powinien mieć swoją ulicę i miejsce upamiętnienia nie w roku 2018 w wyniku zarządzenia wojewody, w wyniku ustawy dekomunizacyjnej, ale już w roku 2010. To jest, drodzy państwo, skandal. Nie ma na to zgody, żeby Donald Tusk przykrywał nieudolność swojego rządu wywoływaniem kolejnej afery o charakterze moralno-tożsamościowym. Dlaczego Koalicja Obywatelska tak bardzo nie chce, by świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński miał swoją ulicę? Platformy Obywatelskiej i można powiedzieć marzeniem jest, ażebyśmy Polacy zapomnieli. Temat ten dotyczy zarówno Gdańska, jak i Warszawy. Dwóch miast, z którymi mocno związany był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. W stolicy dyskusja na ten temat trwa od wielu lat. Platforma Obywatelska skutecznie przejęła lewicowy elektorat dawnego SLD. No to musi realizować agendę taką, która dla tych wyborców jest właściwa i moim zdaniem tu nastąpiła po prostu czysta polityczna kalkulacja. Uczciwy samorząd, koniec z patologiami i nadużyciami finansowymi. Stolica liczącego się na arenie międzynarodowej państwa, które pamiętał swojej historii. To były wyznaczniki prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Przez ten czas, kiedy był prezydentem Warszawy, w Warszawie było bezpieczniej. W Warszawie poprawiły się nawierzchnie ulic, czyli ta jego działalność była wielotorowa. Przywrócił w Warszawie warszawiakom pamięć, dosłownie, poprzez budowę Muzeum Powstania Warszawskiego. Przywrócił godność powstańcom. Tragicznie zmarły prezydent Lech Kaczyński miał przez chwilę, w 2017 roku, swoją ulicę w Warszawie. Nie trwało to jednak długo. Nacisk polityczny ze strony zarządców partii Koalicji Obywatelskiej, głównie Platformy Obywatelskiej, na to, żeby tych ulic Lecha Kaczyńskiego nigdzie nie było, jest ogromny. A to wynika z kolei, z moim zdaniem, z takiej oto przesłanki. Lech Kaczyński bardzo mocno zaznaczył się w historii Polski, zarówno przez swoją działalność,
przez swoją dalekowzroczność, jak i przez tragiczną, zupełnie niewyobrażalną śmierć w Smoleńsku. Stołeczna Platforma Obywatelska robiła wszystko, by wróciła stara, komunistyczna nazwa Aleja Armii Ludowej. Dopieli swego. Ta ulica wróciła do swojej przedniej nazwy Armii Ludowej. Armii Ludowej, która de facto była w znacznej części agenturą rosyjską, sowiecką. Upamiętnienie Armii Ludowej, które dzisiaj jest w przestrzeni publicznej w sposób ewidentny, jest sprzeczne z ideą dekomunizacji przestrzeni publicznej. Władze stolicy nie widzą potrzeby zmiany komunistycznych patronów ulic. Warszawa jest niechlubnym wyjątkiem. W innych miastach w Polsce proces dekomunizacji nazw ulic został zakończony. Zmieniono około 2000, a w Warszawie nadal istnieje Aleja Armii Ludowej. Poza stolicą, gdzie te 50 nazw, które zostały wskazane przez wojewodę mazowieckiego do zmiany, przetrwało, z wyjątkiem no, 6 ulic, które rzeczywiście samorząd zmienił samodzielnie. Pozostałe zostały utrzymane, ci komunistyczni patroni zostali utrzymani. Rafał Trzaskowski dużo mówi. Obiecywał nieraz, że ulica Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego powstanie w Warszawie. Ma również duże aspiracje polityczne. Wiele wskazuje, że chce wystartować w wyścigu o fotel prezydenta Polski. Osobą, która dzisiaj ma najwięcej do powiedzenia w tej kwestii, jest prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, który wtedy, kiedy były kampanie wyborcze, obiecywał ulicę Lecha Kaczyńskiego. Wtedy, kiedy kampanie wyborcze się kończyły, wtedy całkowicie o tym nie chciał rozmawiać, bo mówił, że to nie jest jego decyzja, a decyzja radnych. Odwaga i wiarygodność. Warszawa czeka na zmiany. To hasło profesora Lecha Kaczyńskiego z kampanii wyborczej w 2002 roku, a także symbol jego decyzji i działań. Warszawa nadal czeka na zmiany, również te dotyczące dekomunizacji i prezydenta, który zainteresuje się jej problemami. Aleksandra Prorok, Republika. Premier Donald Tusk wytoczył prezesowi Gazety Polskiej i Republiki Tomaszowi Sakiewiczowi proces cywilny ochrony dóbr osobistych. Chodzi o wypowiedź z 2022 roku na antenie Telewizji Polskiej, w której komentował uzależnienie państwa polskiego od rosyjskich surowców i polityki energetycznej w czasie pierwszych rządów Donalda Tuska. Obrońcy Tomasza Sakiewicza są przekonani, że to kolejny proces polityczny. Tych nie sposób zliczyć, ale w ostatnich latach były ich co najmniej dziesiątki. Wczoraj odbyła się kolejna rozprawa. Konrad Chmioła. Tomasz Sakiewicz został pozwany za wypowiedź, w której komentował uzależnienie państwa polskiego od rosyjskich surowców i polityki energetycznej w czasie pierwszych rządów Donalda Tuska. Rząd Tuska zrobił wszystko, co mógł, żeby uzależnić Polskę od rosyjskiego gazu, tylko przez to, że jeszcze przez 2 lata żył Lech Kaczyński, zanim Tusk pozwolił go zabić Putinowi. Nie udało się tych działań podjąć na tyle mocno i na tyle głęboko, że mogliśmy to wszystko w czasie rządów PiS odkręcić. Tomasz Sakiewicz podkreśla, że jego wypowiedź miała szerszy kontekst. To komentarz publicystyczny i choć ostry, to mający pokrycie w faktach, a sam pozew ma go zastraszyć jako dziennikarza. Donald Tusk sobie wymyślił taki patent, a podam na wysokie sumy do sądu i nie przyjdę do sądu, a niech się dziennikarz wozi i boi. W ostatnich latach przeciwko Tomaszowi Sakiewiczowi Donald Tusk i związani z nim politycy wytoczyli kilkadziesiąt procesów. Takie działania są nadużyciem prawa i polegają na nękaniu dziennikarza pozwami, gdzie domniemana szkoda jest tylko pretekstem. Zdefiniowano je pojęciem slap. Mało tego, te procesy mają też tak zwany efekt mrożący, czyli działają na całe środowisko dziennikarskie. Nieodłącznym kontekstem wypowiedzi Tomasza Sakiewicza były dowody znane opinii publicznej. Mowa m.in. o raporcie podkomisji smoleńskiej, który stwierdza, że w Smoleńsku doszło do zamachu, a winę ponoszą Rosjanie. Głównym materiałem dowodowym, najważniejszym materiałem dowodowym jest identyfikacja zniszczenia samolotu przez materiały wybuchowe. Tusk otworzył drzwi największemu bandycie, jaki żyje na tej ziemi, który się nazywa Władimir Putin. Otworzył mu te drzwi, zdejmując ochronę, zdejmując kontrwywiad, zdejmując status head i sugerując, że można się z nim dogadać poza plecami Lecha Kaczyńskiego. Jak powszechnie wiadomo, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w zdecydowany sposób sprzeciwiał się rosyjskiej polityce imperialnej. Z kolei Władimir Putin to zbrodniarz wojenny, który swoich przeciwników politycznych po prostu zabija. Mimo to polski rząd, organizując wizytę
wizytę prezydenta w Smoleńsku, nie podjął odpowiednich środków ostrożności i zgodził się także na rozdzielenie wizyt premiera i prezydenta na skutek żądań Kremla. Potwierdziły to dokumenty, do których dotarli autorzy serialu Reset. Informacja o tym, że Rosjanie prezydenta nie chcą w Katyniu, wysłana została do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Co więcej, w dokumencie Jarosław Bratkiewicz adresowanym do Radosława Sikorskiego pisze, że to sprawa wymagająca większej dyskrecji, a więc sugeruje i informuje, że pewne informacje należy ukryć przed Lechem Kaczyńskim. Po kilku tygodniach od powrotu Tuska na stanowisko premiera Ministerstwo Obrony Narodowej uznało rosyjską wersję wydarzeń w kontekście tragedii smoleńskiej, publikując raport Millera jako jedyny obowiązujący dokument. Konrad Chmioła, Republika. Amerykański resort obrony potwierdził, że północno-koreańscy żołnierze zostali wysłani do Rosji. Media donoszą, że po krótkim szkoleniu mundurowi mają zostać przerzuceni na ukraiński front. Seul jeszcze na te doniesienia nie zareagował. Jutro z prezydentem Korei Południowej będzie rozmawiał prezydent Andrzej Duda, który przebywa z wizytą w tym kraju. Polskiej delegacji towarzyszy nasz reporter Rafał Stańczyk. Prezydent Andrzej Duda swoją wizytę w Korei Południowej rozpoczął od spotkania z przewodniczącym miejscowego parlamentu, a następnie spotkał się z przedstawicielami Polonii, gdzie wręczył odznaczenia i ordery. Wśród odznaczonych chociażby profesorka, która tłumaczy dzieła polskie na język koreański, na liście chociażby dzieła Mickiewicza czy wiersze Szymborskiej, a także pani profesor zajmująca się łamaniem praw człowieka w Korei Północnej. Prezydent Andrzej Duda w trakcie swojego wystąpienia podziękował tym osobom, mówił o wielkim wkładzie, który wnoszą w relacje polsko-koreańskie i mówił też o coraz lepszych relacjach gospodarczych, a także międzyludzkich między Seulem a Warszawą. Profesor Estera Hoi, Koreanka z urodzenia, Polka z zamiłowania, nie mogła ukryć wzruszenia, kiedy odbierała odznaczenie z rąk polskiego prezydenta. Chciałabym podkreślić, że spotkanie z Polską należy do najpiękniejszych i najbardziej inspirujących wydarzeń nie tylko w mojej karierze akademickiej, ale również w moim życiu osobistym. Korea Południowa to najbliższy partner Polski w dalekiej Azji, mówił prezydent Andrzej Duda, dziękując wszystkim odznaczonym i uhonorowanym. To są odznaczenia za ważne dzieło realizowane dla Polaków, dla polskości i dla Polski tutaj daleko od granic Rzeczypospolitej. Bardzo ważnym punktem wizyty polskiej delegacji w Korei Południowej jest gospodarka i ułatwienia w eksporcie dla polskich rolników. Ale oczywiście będziemy rozmawiać o współpracy zbrojeniowej, będziemy rozmawiać o współpracy też w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. No i oczywiście kwestie bezpieczeństwa w regionie i tym naszym środkowo-wschodnioeuropejskim. I również tutaj na Półwyspie Koreańskim. W piątek zaplanowane są z kolei spotkania z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego. I być może wtedy poznamy odpowiedź na pytanie, czy i kiedy Polska kupi kolejne 180 nowoczesnych czołgów K2. Nieoczekiwanie też tematem będzie kwestia Ukrainy, a to dlatego, że dosłownie kilka dni temu wywiad południowo-koreański poinformował, że Korea Północna wysyła około 12 tysięcy swoich żołnierzy do Rosji, by ci po przeszkoleniu walczyli na Ukrainie. Informacje o wysłaniu wojsk z północy potwierdziły już amerykańskie władze. Mamy dowody na to, że wojska północno-koreańskie są w Rosji. Co dokładnie tam robią, tego nie wiemy i musimy to jeszcze ustalić. Do tej pory Korea Południowa nie wysyłała na Ukrainę swoich nowoczesnych czołgów, armat czy wyrzutni rakiet, by nie drażnić Kremla, ale to może się zmienić. Prezydent Andrzej Duda będzie przekonywał swoich rozmówców do większego zaangażowania w pomoc dla Kijowa. Tutaj w Seulu dziś w nadchodzących dniach dzieje się globalna polityka, bo te informacje głęboko niepokojące dotyczące współpracy Korei Północnej i Federacji Rosyjskiej stanowią kolejny rozdział, kolejną odsłonę. Jutro prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem i premierem Korei Południowej. Z Seulu Rafał Stańczyk, Republika. Za niespełna dwa tygodnie Amerykanie wybiorą nowego prezydenta. Przedwyborcza gorączka wchodzi na najwyższe obroty, co widać zarówno w sztabach, jak i amerykańskich mediach. Nerwowo robi się głównie po stronie demokratów, bo według wszystkich ostatnich sondaży to Donald Trump ma szansę na zwycięstwo. Według niektórych bierze nawet wszystkie kluczowe stany wahające się. Kamil Trzaska.
Praca sztabowców, zaskakujące pomysły na prowadzenie kampanii i zmiana retoryki na łagodniejszą. Trump dystansuje Kamalę Harris w większości sondaży. Na finiszu kampanii republikanów najważniejsze dla Amerykanów sprawy. Gospodarka, ekonomia i bezpieczeństwo. Tu w kontekście polityki migracyjnej. Czy jest wam teraz lepiej niż 4 lata temu? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Dlatego jestem tu dzisiaj z przesłaniem nadziei dla wszystkich Amerykanów. Z waszym głosem w tych wyborach położę kres inflacji. Powstrzymam inwazję przestępców na nasz kraj. Amerykanie z niepokojem patrzą na swoją południową granicę. Raporty z Meksyku mówią o kolejnych grupach migrantów, którzy ruszają w stronę Stanów Zjednoczonych. Trump od miesięcy punktuje administrację Joe Bidena i Kamale Harris, która jako wiceprezydent miała odpowiadać również za politykę migracyjną. W demokracji nie powinno być miejsca na żadną formę przemocy politycznej, ani nigdy nie powinniśmy tolerować żadnej formy przemocy politycznej. W demokracji ludzie będą debatować, ludzie będą się nie zgadzać, ale nie będą uciekać się do przemocy. I każdy powinien o tym głośno mówić. Tyle teorie kandydatki. Inny plan mają jednak i sztabowcy, i sprzyjające demokratom media. Biorąc pod uwagę coraz gorsze wyniki Harris i jej ludzie postanowili nakręcić na finisz kampanii dyskusję wokół zdrowia psychicznego Donalda Trumpa. W sieci pojawiają się kłamstwa, a nawet fałszywe raporty medyczne. Kandydowanie w wyborach prezydenckich wymaga wytrwałości. Bycie prezydentem wymaga wytrwałości, a Donald Trump nie ma wytrzymałości. W mainstreamowych mediach pojawiają się analizy psychologów, którzy dyskutują, czy Donald Trump jest w stanie pełnić urząd. Na pokład kampanii wciągani są celebryci, którzy mają odmłodzić wizerunek Kamali Harris. Demokraci robią się coraz bardziej nerwowi. W miarę jak one pokazują, że Trump tam zaczyna mieć wyraźną już przewagę, następuje eskalacja oskarżeń. No i dochodzi do tego, co kiedyś nazywano redukcją ad Hitlerum, tak? Czyli jeżeli już brakuje mi argumentów, to nazywamy kogoś, naszego oponenta Hitlerem, a przy okazji wariatem. Jakby tego było mało, z iście niedźwiedzią przysługą dla Kamali Harris pojawił się sam Joe Biden, który stwierdził właśnie, że Donalda Trumpa trzeba politycznie odizolować. Oczywiście to w ramach otwartej politycznej debaty i braku agresji, o której mówiła Harris. Wiem, że to brzmi dziwacznie. Brzmi jak, gdybym to powiedział 5 lat temu, zamknęlibyście mnie w więzieniu. Musimy zamknąć Trumpa, politycznie go zamknąć, zablokować go. To jest to, co musimy zrobić. I tu pojawia się pewien problem. W szale kampanii i starcia Kamali Harris z Donaldem Trumpem wielu zapomina, że Stanami Zjednoczonymi oficjalnie wciąż rządzi prezydent Joe Biden. Ten sam, którego stan psychiczny i fizyczny pozbawił kandydatury pod groźbą natychmiastowego usunięcia z urzędu. Mimo wszystko demokraci, mając wciąż u sterów Joe Bidena, pozwalają sobie na analizę zdrowia republikańskiego kontrkandydata, co w takiej konfiguracji wydaje się nieco groteskowe. Kamil Trzaska, Republika. A już w najbliższy piątek Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie i prezes Republiki, razem z Pawłem Piekarczykiem spotkają się z Polonią w kilku amerykańskich miastach. Oto szczegóły. Anna Gerke. Republika! W ostatnim tygodniu października redaktor Tomasz Sakiewicz i Paweł Piekarczyk spotkają się z klubowiczami mieszkającymi na co dzień w Stanach Zjednoczonych. New Jersey 25 października, Chicago 26 października, Michigan 27 października. Kluby Gazety Polskiej są bardzo aktywne w Stanach Zjednoczonych. Idea najbliższych spotkań za oceanem jest szczególna. Stany Zjednoczone kipią teraz od debaty politycznej, wielkiej debaty, której Polacy będą rozstrzygający. To mniejszość polska, licząca 12 milionów ludzi, będzie rozstrzygała, kto będzie prezydentem USA w tych kluczowych stanach. Wisconsin, Pensylwanii, Michigan, Ohio. To te kilkuprocentowe mniejszości polskie przeważą na jedną lub drugą stronę. Nasi rodacy uczestniczący w spotkaniach są zaangażowani w polskie sprawy. Takie spotkanie to doskonała okazja do rozmów na temat tego, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Będziemy opisywać to, co się dzieje w tej chwili w Polsce i wyjaśniać, dlaczego to się tak dzieje i proponować, co należy z tym zrobić. A oprócz tego będziemy odpowiadać na wszystkie pytania, które zostaną nam zadane.
A oto bywają trudne pytania. Spotkania z amerykańskimi klubami Gazety Polskiej odbywają się cyklicznie i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Kluby są organizacją społeczną, obywatelską, więc działają wszędzie, również w Stanach. W Stanach jest około 20 klubów. Kluby działają, tak powiem, na poziomie lokalnym, ale też cyklicznie czy okazyjnie zbierają się regionalnie. Członkowie klubów Gazety Polskiej to polscy patrioci, którym na sercu leży dobro ojczyzny. Anna Gerke, Republika. Kiedy pogoda dopisuje, ostatnio dopisuje, chętnie odwiedzamy nasze piękne polskie góry. Czasem jednak zapominamy o tym, co kluczowe przy każdej wędrówce, czyli o zdrowym rozsądku. Przykładem jest zachowanie mężczyzny, który na Giewont wniósł rower. To skrajnie niebezpieczne i w tym przypadku na szczęście nikomu nic się nie stało. O odpowiedzialności na szlakach i o tym, jak przygotować się do wyprawy. Dawid Helsner. Te piękne góry widziały już wiele. Słychać świszczenie, pękanie. Turystów wchodzących na zamarzniętą taflę Morskiego Oka. Tych kompletnie nieprzygotowanych do wyprawy. Czy teraz mężczyznę, który wniósł swój rower na Giewont, nie trzeba dodawać, że było o krok od tragedii, wystarczył jeden zły ruch. Giewont zdecydowanie nie jest miejscem tego typu wycieczek, a mężczyźnie grozi mandat lub sprawa w sądzie. Na większości tatrzańskich szlaków obowiązuje zakaz poruszania się rowerem. Miłośnicy dwóch kółek mogą za to zatopić się w pięknie polskiej przyrody, jadąc m.in. Doliną Chochołowską czy drogą pod Reglami. Wszystkie miejsca dostępne dla rowerzystów znajdziemy na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pamiętajmy, kluczem jest dobre przygotowanie. Odpowiednia oczywiście ilość jedzenia i picia na daną turę. No tutaj każdy ma inne potrzeby, natomiast tutaj w Toprze obserwujemy bardzo dużo przypadków, że ludzie są po prostu odwodnieni. Jak widać, czasem zapominamy o odpowiedzialności. Ta cecha przy eksploracji szlaków jest jedną z najważniejszych. Jak widzimy, że zapowiada się piękny poranek, ale po południu będzie załamanie pogody, no to planujemy krótszą wycieczkę. Też można w tych górach fajnie spędzić czas, niekoniecznie wychodząc gdzieś bardzo wysoko. W trakcie wycieczki trzymajmy się szlaku, wystrzegajmy się stromych stoków i po prostu bądźmy rozsądni. Warto pamiętać też o numerach alarmowych, które funkcjonują w polskich górach. W najbliższych dniach pogoda będzie sprzyjać górskim wędrówkom. W ciągu dnia bezchmurnie i to dotyczy szczytów Tatr, natomiast w dolinach górskich mogą w Tatrach utworzyć się mgły. Będą stopniowo zanikać, jeżeli tylko rozpocznie się dzień. Tym bardziej warto korzystać z tego, co dała nam natura, rozważnie i bezpiecznie. Dawid Helsner, Republika. My mamy piękne góry, a Grecja szczyci się największą populacją motyli w Europie. Prawie 240 gatunków, z których wiele występuje tylko w jednym miejscu. Ale motyle postanowiły udać się do krajów położonych wyżej. W ogrodzie zoologicznym wielokolorowe motyle mają idealne warunki, jeśli chodzi o temperaturę, wilgotność powietrza i pożywienie. Poza zoo nie mają już tak komfortowo. Motyle to organizmy ektotermiczne. Ich temperatura jest zmienna i zależy od temperatury otoczenia. Ciepło i zimno regulują wszystkie czynności, takie jak łączenie się w pary, rozmnażanie, wzrost, rozwój czy żerowanie. Eksperci oceniają, że greckie motyle stają się coraz mniejsze i jest ich coraz mniej, ale migracja do krajów położonych na północ od Grecji wzbogaci tamtejszą populację tych pięknych owadów. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć, co naprawdę dzieje się w kraju, ale i poza jego granicami, warto być z Republiką. My nie pudrujemy i nie naginamy faktów tak, by pasowały do jakiejś tezy, to niestety innym się zdarza, więc po co głowić się, o co chodzi i jak jest. Lepiej włączyć Republikę i być z nami. A wszystkim, którzy z nami już są, dziękujemy za zaufanie i wsparcie. Marcin Bakalarski. Według jednych sondaży Donald Trump prowadzi we wszystkich stanach kluczowych do wygrania prezydentury. Według innych ma przewagę w większości z nich. Corey Lewandowski mówi o tym, że ta przewaga rośnie, a w niektórych stanach jest ona już większa od błędu statystycznego.
Jak mówisz, Marcinie, przewaga Trumpa jest minimalna i nierozstrzygająca dziś kandydat republikanów. Tak wygląda przekaz konglomeratu mediów III RP. Tylko Republika pokazuje państwu rzeczywistość taką, jaka jest. W tamtych stacjach nie zobaczą państwo na przykład tego. Czy tego. Telewizja Republika jest w tej chwili największą konserwatywną stacją telewizyjną w Europie. Jesteśmy drugą największą stacją informacyjną w Polsce i ze względu na taką, a nie inną sytuację na polskim rynku medialnym jesteśmy w zasadzie jedyną telewizją, która w sposób ciągły patrzy na ręce ekipie, która Polską rządzi. Właśnie dlatego, jako największa stacja informacyjna z polskim kapitałem, nie jesteśmy wpuszczani na konferencję w Kancelarii Prezesa Ministrów. Dlaczego nie jesteśmy wpuszczani? A sam premier Donald Tusk próbuje nas deprecjonować. Dlaczego media nie są wpuszczane na konferencję Prezesa Rady Ministrów, panie premier? Wszystkie media są wpuszczane. Nie, my jesteśmy medium, proszę pana. Mimo to Republika zanotowała największy wzrost widzów przed telewizorami w historii polskich mediów. Rok do roku to 4000%. Naszej stacji jako jedynej w Europie wywiadu udzielił 45. prezydent i kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cóż, kocham Polaków. Jak wiecie, byłem w Warszawie i wygłosiłem przemówienie. A relacje z Polakami są po prostu niezwykłe. Ten wzrost to państwa zasługa. I dlatego zmieniamy się na lepsze, budując nową siedzibę Domu Wolnego Słowa, a w niej będzie najnowszy sprzęt, w tym wideo wall. To jest zakrzywiona ściana wideo bardzo wysokiej rozdzielczości, która pozwala prezentować treści z bardzo wysoką jakością, taką jakością, którą możemy porównać do jakości kinowej. No i to jest takie serce każdego studia telewizyjnego. To jest oczywiście sprzęt drogi, zwłaszcza ze względu na to, że chcemy go zaprojektować w taki sposób, żeby móc wykorzystać też unikalną przestrzeń, w której znajduje się nasza nowa siedziba. Jeżeli chcą państwo, by nasza wspólna stacja pokonywała konkurentów z medialnego kartelu III RP, to musimy być lepsi technologicznie, musimy być lepsi merytorycznie, musimy być silniejsi. A droga do tego jest prosta, tylko państwo, jako nasi widzowie, są w stanie to zapewnić. Dlatego bardzo dziękujemy państwu za zaufanie i wsparcie teraz i w przyszłości. Republikę budujemy razem. Fundacja Niezależne Media, numer konta 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12. Dopisek: darowizna na wolne media. Republika to telewizja przede wszystkim państwa, naszych widzów. Marcin Bakalarski, Republika. Kończymy tę informacyjną część naszego programu. Za chwilę rozmowa polityczna. Gośćmi będą Michał Wawer, Konfederacja, i Paweł Jawoński, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam.